Uklękli przy stole, na którym stał krucyfiks. Halina Zakrzewska odmawiała pod twoją obronę, a jej mąż i synowie powtarzali za nią. Następnie kobieta wzięła gromnicę i trzykrotnie ją przechyliła, szepcząc: na zgubę lipów niech skapnie. Rzepin to wieś w ówczesnym województwie kieleckim koło Starachowic. Sołtysem był tam Mieczysław Lipa. 2 listopada 1969 roku upływał termin wpłacania czwartej raty podatku gruntowego przez rolników, więc sołtys Lipa tego dnia miał ręce pełne roboty. Była niedziela, bratowa sołtysa Zofia jak zawsze była w kościele, później zajęła się gospodarstwem. Bratanek Władysław wraz z żoną Krystyną poszli z wizytą do jej matki. Rodzina Lipów cieszyła się ogromnym szacunkiem na wsi, byli bardzo lubiani, chętnie pomagali innym. Byli bardzo dobrymi gospodarzami, posiadali aż 6 hektarów ziemi. Nic nie zapowiadało, że tego zaduszkowego wieczoru wsią wstrząśnie ogromna tragedia, zapamiętana po dziś dzień. W przeciwieństwie do szanowanej rodziny Lipów, w Rzepinie mieszkała ciesząca się złą opinią rodzina Zakrzewskich. Byli bardzo bogaci, można powiedzieć nawet, że byli najbogatsi z całej wsi, a mimo to wiecznie zalegali z płaceniem podatków. Mieszkańcy unikali ich jak mogli, wręcz bali się ich, można by powiedzieć. Głową rodziny był 66-letni Józef, opisywany jako despota, tyran, skąpiec. Był bardzo bezwzględny dla swojej rodziny i wymagający od synów, również wymagał posłuszeństwa. Józef miał 2 synów. Byli to 42-letni Czesław, posiadający już swoją rodzinę, oraz młodszy 22-letni Adam. Matką mężczyzn, zarazem żoną Józefa, była Halina Zakrzewska. Zakrzewscy mieli również córkę. Zarówno jeden, jak i drugi syn Zakrzewskich mieli bardzo nieciekawą przeszłość. Byli już karani m.in. za napady i rozboje, także no nic dziwnego, że mieszkańcy bali się tej rodziny. Nawet krążyły takie pogłoski, że starszy syn Czesław był bardzo mściwy, a dowodem na to miały być wspomnienia ludzi, jakoby chłopaka przyłapanego na kradzieży jabłek z sadu Zakrzewskich Czesław miał zamknąć na kilkanaście godzin w chlewie ze świniami, natomiast innemu chłopakowi miał odciąć nożem ucho. Był wieczór, strasznie wiało. Miejscowe kobiety mówiły, że to zawodzą dusze potępione, które nie mogą dostać się do nieba. Sołtys Lipa jeszcze późnym wieczorem wybrał się do sąsiada po podatek. Trochę się tam zasiedział i do domu wrócił około północy. W tym samym czasie, kilka domów dalej, Józef Zakrzewski czyścił swój rewolwer. Niedługo wraz z synami wyszli z domu, kierując się w stronę domu Lipów. Około godziny 2 w nocy daleka kuzynka Lipów zauważyła, że pali się ich dom. Zaalarmowała resztę wsi. Mieszkańcy pojawili się na miejscu jako pierwsi, a wkrótce na wsi rozległy się syreny wozów strażackich. Z budynku wyniesiono 5 ciał. 45-letni Mieczysław, jego 54-letnia bratowa Zofia, 81-letnia matka Marianna, 27-letni bratanek Władysław oraz jego 18-letnia żona Krystyna, która była w zaawansowanej ciąży.
4 listopada 1969 roku słowo ludu tak to opisało. Blask pożaru zbudził mieszkańców Rzepina w nocy z 2 na 3 listopada. Palił się dom rodziny Lipów. Ratownicy wpadli do mieszkania i zdrętwieli z przerażenia. W izbach leżały potwornie zmasakrowane zwłoki, krew na podłodze i na ścianach. Z płomieni wyciągnięto okropnie zmasakrowane zwłoki. Ludzie od razu zauważyli na zwłokach ofiar liczne obrażenia, rany rąbane, zmiażdżone twarze. Także od razu stało się oczywiste, że pożar został wywołany celowo. Szczegółowa ekspertyza biegłych z zakresu pożarnictwa oczywiście tylko to potwierdziła. Sekcje zwłok ofiar wykazały, że większość zginęła we śnie od ciosów motyką i siekierą. Natomiast do zabójstwa Władysława użyto noża. Ze względu na użycie różnych narzędzi zbrodni, śledczy przyjęli taką wersję, że sprawców musiało być co najmniej dwóch. Początkowo zakładano też motyw rabunkowy, ponieważ w domu Lipów nie znaleziono pieniędzy zebranych z podatków, a według śledczych sołtys tego dnia powinien zebrać około 18 tysięcy złotych. Jak można wyczytać w gazecie Słowo Ludu, na pogrzeb Lipów przybyło około 4 tysięcy ludzi. Ogromne podniecenie zapanowało, gdy w Rzepinie, a później na cmentarzu otwarto trumny. Dwie białe i 3 czarne, bo taki tu zwyczaj, że młodych chowa się w białych trumnach. Na pogrzebie pojawili się również zakrzewscy. Najstarszy z braci nawet wiózł furmanką jedną z trumien, z kolei nam najmłodszy niósł trumny sołtysa i jego matki. Wśród mieszkańców wsi zapanował strach. Ludzie spali z bronią przy łóżku, trzymali blisko siekiery i widły. Nie pozostali oni jednak bierni w obliczu tragedii i starali się pomóc milicji, opowiadając o wszystkim, co wiedzą. I tak jeden ze świadków zeznał, że Czesław Zakrzewski był widziany w tragiczną noc obok domu Lipów, kiedy inni mieszkańcy robili, co mogli i starali się pomóc ofiarom, on po prostu zasłonił twarz i udał się w przeciwnym kierunku. W lutym 1970 roku milicja przeszukała dom Czesława. Znaleziono u niego kradzione drewno i to był powód, aby go zaaresztować. Poza tym nie miał alibi, a jego żona zeznała, że nie było jej wtedy w domu. Śledczy byli pewni zatem, że Czesław jest winny, że ma coś wspólnego ze zbrodnią. Jednak brakowało mocnego dowodu. Sam zatrzymany przez 3 miesiące milczał oraz symulował chorobę psychiczną, mimo to lekarze orzekli, że jest poczytalny. Śledczy byli już zmęczeni i sfrustrowani gierkami Czesława, więc ktoś wpadł na pomysł, aby przydzielić mu współwięźnia, który będzie agentem. Tak też się stało. Agent ten zaprzyjaźnił się z nim, zdobył jego zaufanie i po pół roku od aresztowania nastąpił tak wyczekany przełom. Agent zdołał namówić Zakrzewskiego, aby napisał list do Radia Wolna Europa z przyznaniem się do zbrodni. Miało to mu pomóc uniknąć kary śmierci, a w dodatku agent współwięźnień wmówił mu, że agenci Radia Wolna Europa z pewnością zaplanują jego odbicie. To był strzał w dziesiątkę. Nazajutrz w trakcie rewizji funkcjonariusze znaleźli list. Byli zszokowani jego treścią.
Zakrzewski szczegółowo opisał w nim każdą zbrodnię oraz wyjawił, że brali w tym udział jego ojciec i brat. Mało tego, Zakrzewski przyznał, że wraz z ojcem zabili poprzednich sołtysów Rzepina, Bolesława Hartunga, Jana Borowca i Jerzego Żaczkiewicza. W trakcie wizji lokalnej Zakrzewski wskazał, gdzie ukrył broń, ubrania i inne dowody. Utrzymywał, że rodzina Lipów to byli bardzo źli ludzie, a o swoich zbrodniach mówił, że to walka z komunistyczną władzą Polski. Wkrótce zatrzymano też Józefa, który nie przyznawał się do niczego, kiedy na jego posesji znaleziono słoik z zakrwawionymi banknotami, przyznał się do winy. Mówił, że to była zemsta. Wkrótce aresztowano też najmłodszego syna. Adam początkowo udawał, że jest głuchy, nie odpowiadał na pytania. Zarówno ojciec, jak i brat potwierdzili, że Adam został zmuszony do uczestnictwa w zbrodni. Czesław miał też zeznać na którymś przesłuchaniu, że ojciec Józef przystawił mu broń do skroni. Zakrzewscy zabójstwa skrupulatnie planowali, modlili się wspólnie przy stoliku, na którym stał krucyfiks i wydawali wyrok śmierci. Jest 22 marca 1971 roku. W Sądzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczyna się proces. Jego rozpoczęcie tak relacjonowało słowo ludu. Na ławie oskarżonych ojciec i dwóch synów. Józef Zakrzewski, lat 66, mały, niepozorny, w butach z cholewkami, miętosi czapkę w ręku. Czesław, lat 42, dość lichej budowy, opanowany, często kładzie głowę na ramię i udaje, że śpi. Adam Zakrzewski, lat 24, nie może opanować płaczu. Józef i Czesław dostali zarzut dokonania 8 zabójstw, w tym 3 poprzednich morderstw. Adam z kolei odpowiadał tylko za zabójstwo Lipów. W czasie procesu Czesław udawał niepoczytalnego. Warto również wspomnieć, że zarówno Czesław, jak i Józef chcieli Adama uchronić i wzięli całą winę na siebie. Pod budynkiem sądu tłum domagał się samosądu. Dalsza rodzina Zakrzewskich była prześladowana i musiała się ukryć. 5 dnia Józef Zakrzewski przyznał się do wszystkiego i wskazał Czesława jako jedyną osobę, z którą dokonał zbrodni. Za wszelką cenę starał się uchronić Adama. Adam i Czesław do końca utrzymywali, że są niewinni. Czerwca 1971 roku Józef i Czesław zostali skazani na karę śmierci. Adam otrzymał karę 25 lat. Obrona wniosła apelację, jednak Sąd Najwyższy podtrzymał wyroki w mocy. Wyroki wykonano w lutym 1972 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Kilka lat później Adam powiesił się w celi. Sprawa ta do dziś bardzo bulwersuje opinię publiczną. Została okrzyknięta jedną z najgłośniejszych zbrodni okresu PRL. A we wsi Rzepin oraz w okolicach nadal ta sprawa jest na językach mieszkańców, zostaje, można powiedzieć, przekazywana z pokolenia na pokolenie. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Tobie za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że się podobało.
Byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał lub zostawicie jakiś ślad, komentarz. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Cześć.